Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja z Nowym Kościołem jestem tylko związany poprzez rekolekcje, które mam przyjemność ogłosić w Trzęsaczu, corocznie w lipcu, więc będę już teraz czwarta, więc to jest mój związek z Nowym Kościołem. Zostało tu powiedziane, że powiemy sobie o Fatimie, bo zakończyła się setna rocznica objawy. Niemniej jednak, skoro wszyscy przywołują listy, ja również pozwolę sobie na początku przywołać list. Również księdza Lachińskiego, który został napisany z Fatimy. I w tym duchu pozwolę sobie, jakby nasze spotkanie, nasze konferencje, w tym duchu Fatimy, w tych słowach księdza Lachińskiego, gdzieś pozostać. Maryja w Fatimie wyraźnie ukazuje się jako znak wielki na niebie. Jako niewiasta obleczona w słońce, która prowadzi walkę ze smokiem. Maryja wyraźnie mówi o walce. Staje na czele walczących. Daje obietnicę ostatecznego zwycięstwa. W końcu moje niepokalane serce zwycięży. Maryja ukazuje jednak równocześnie strategię tej walki. Podaje kilka bardzo prostych, dla każdego zrozumiałych poleceń, które w sumie ukazują drogę do zwycięstwa. Jakie są elementy tej duchowej strategii, które prowadzą do zwycięstwa nad tą mocą, także duchową, dysponującą całą potęgą tego świata? Niezależnie jak potężne jest zło, niezależnie jakie są wyzwania, przed którymi stajemy, wiedzmy, że jeśli stajemy po stronie Maryi, jesteśmy po zwycięskiej stronie. Spotykamy się z różnymi wyzwaniami w małżeństwie, w rodzinie, w parafii, w kościele, w Polsce, w świecie, przeróżnymi. Jesteśmy po zwycięskiej stronie. A więc co daje nam Maryja? Ja pozwolę sobie od tych słów również rozpocząć dużą homilię, by pokazać, co ksiądz Franciszek wyłuskał z Fatimy i wskazał jako drogę dla ruchu, opartą w oparciu o orędzie Matki Bożej z Fatimy. A w tych konferencjach po prostu się pochylimy, by przybliżyć, co tam się wydarzyło. I stąd pojawił się ten pomysł na ową konferencję. To troszkę może brzmi dziwnie, prawda? Fatima znana i nieznana. Tak dużo o Fatimie powiedziano. Bardzo dużo. Wybrzmiały te treści w czasie setnej rocznicy, zakończone poświęceniem Polski, ponowieniem poświęcenia Polski niepokalanemu sercu Maryi. A więc wszystko, co było o Fatimie, wybrzmiało. Kochani, zapraszam was, by się pochylić nad tymi treściami. Bo tak naprawdę mnóstwo jest o Fatimie mowy, bardzo pięknych tekstów, które można się ubogacać, ale w tej wielości również jest tekstów, które troszkę mącą. Ja przy wyjściu, tam są rozdawane materiały, żeby nie zapomnieć, że teraz już mówię, to są wszystko do zabrania, kochani, to będą foldery po treści orędzia, taki skrót całego orędzia również i płytka z medytacjami na pierwsze soboty miesiąca. Tego troszkę nawiążę, ale to jest jako prezent, żeby to pozabierać. Wchodzimy na drogę, kochani, Fatimy. Ojciec Święty Benedykt XVI, będąc w 2010 roku w Fatimie, z czym zadziwił świat, że on tak poprawnie, chrystocentrycznie myślący, o takiej zdrowej teologii opartej na Biblii, on jedzie do Maryjnego Sanktuarium. Po co? Po co? I w książce, w której ukazał się taki wywiad Rzeka, ta książka Światło Świata, wywiad z panem Petrem Siwalnym, ja to sobie czasem powtarzam jako pewne motto, kiedy tak sobie myślę, że może to już 100 lat minęło, to te treści może nie są aż tak ważne, to kiedy przywołuję sobie słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, na nowo jakoś płomień w moim sercu rozgorzewa. A to są następujące słowa.
trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka. A tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi. Dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary, także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom. Nieważne, ile minęło czasu, rok czy 100 lat, papież mówi, że koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, jaką Matka Boża dała dzieciom. Bo Kościół cierpi. I tak poruszyły słowa, moi kochani, kiedy był ten film przez telewizję Trwam emitowany o chrześcijanach w Aleppo, kiedy oni mówią, nie zostawimy naszej ojczyzny, bo matki jak cierpi się nie zostawia. I muzułmanie się nie mogą nadziwić, dlaczego ci ludzie, którzy mogą zginąć, oni nie uciekają, tylko są tu, w swojej ojczyźnie. Chociaż tam jest ich, można powiedzieć, miejsce bardzo niebezpieczne. Oni mówią również, to jest nowe wylanie Ducha Świętego we krwi. To był Kościół, to był początek Kościoła. Pierwsze wieki, rozwój chrześcijaństwa, to była ta ziemia, to była Syria. I teraz Kościół tu cierpi. Zobaczcie, moi drodzy, jak przed inaczej można spojrzeć na to niewyobrażalne cierpienie. Ci, którzy go przeżywają, mówią, to jest znak, że przez naszą krew odrodzi się chrześcijaństwo. Bo to jest we krwi. Wylanie nowe Ducha Świętego. Kościół cierpi. Człowiek jest zagrożony. Siły zła w najprzeróżniejszych formach grożą zdeptaniem wiary. Czy pani my nie dyskutujemy, nie modlimy się, nie rozważamy, jak temu zaradzić? Co zrobić? Myślimy o swoim życiu, o sobie nawzajem, w rodzinie, małżeństwie. I papież mówi, koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża dała. Fatima. I stąd, moi drodzy, wchodzimy na te treści, by przywołać je na nowo. Ja tylko jeszcze jeden wstęp. Pozwolę sobie przywołać, moi kochani, to, co padło. Mamy mówić sobie o trzech fatimskich tajemnicach. Kiedy one zabrzmiały, kiedy dzieci je usłyszały, padły następujące słowa, które również są niezmiernie wymowne, byśmy jakby doświadczyli, dostrzegli doniosłość tych słów. Że to nie jest mowa o czymś, co było gdzieś, kiedyś. Tak naprawdę, czy ze mną się łączy, czy z Polską się łączy, to tak nie wiadomo. A oto zobaczmy, co mówi sama Maryja. Widzieliście piekło, to jest pierwsza tajemnica, dokąd idą duże, biedne grzesznicy. Aby ich ratować, to jest druga tajemnica, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie, wojna się skończy. Zobaczcie, kochani, mamy pierwszą tajemnicę, drugą tajemnicę, pewne dary, które Bóg nam na nie zwraca uwagę i zobaczmy, jaka jest doniosłość tego, jeśli posłuchamy, jeśli wypełnimy, jeśli zrobimy to, co prosi Bóg przez Maryję, zobaczmy, to ma skutek dla całego świata. Wiele dusz zostanie uratowanych. Nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. I można mówić, no, każda modlitwa zmienia świat. Tak. A więc nic nowego, ale zobaczmy, jakie mamy to dalej konsekwencje, jakie mamy zapowiedzi, które są niezmiernie wymowne. Ale jeśli nie przestanie się obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc, oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak, który wam Bóg daje, że ukaże świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Ale zobaczmy, kochani, to, co się dzieje w świecie. Cierpienie, nawet wojny. To nie jest kwestia zbiegu okoliczności. To nie jest tak, że oto mamy pecha, że żyjemy w takich czasach.
to jest pewna konsekwencja. To nie ma zbieżności. Fakt. Przypadku. Fakt. Nieszczęścia, że takie czasy. To wszystko jest połączone. Dobro rodzi dobro. Zło rodzi zło. To nie ma przypadku. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu niepokalanemu sercu i ofiarowania Komunii Świętej w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. A więc wojna, głód, prześladowanie Kościoła, Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, czyli żeby tego nie było, o co Matka Boża prosi. Przyjdę, by żądać, by poświęcić Rosję i sercu niepokalanemu i wynagradzać w pierwsze soboty. A więc zobaczmy, mamy konkretną receptę. Ale czy to jest prawdziwe? Ja to staram się wszędzie pokazywać, bo to są coś niezmiernie wymownego. Jeśli nie przestanie się obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna. W roku 1917 trwała pierwsza wojna światowa. Jeszcze ta się nie skończyła, a małe dzieci mówią, będzie następna, o wiele gorsza. No, jakie to proroctwo. Wojny były, są i chyba raczej będą. Tak można by powiedzieć po ludzku. Ale dzieci mówią o więcej. Za pontyfikatu Piusa XI. W roku 1917 papieżem był Benedykt XV. A dzieci nawet nie wiedzą, kto to jest papież. Dopiero w rozmowie, kiedy są przesłuchiwane przez księży, które mają weryfikować, co tu się dzieje, dowiedzieli się, że to jest mój Jacynta, że to jest biskup, ale jedyny na świecie, który ma białą sutannę. Wtedy Jacynta mówi, to ja go widziałam. W takim wielkim domu, jak się modli. A ludzie rzucają. A on dalej się za nich modli. Ale jak ten papież się nazywa? Kim w ogóle on jest? Jakie ma imię? Wtedy papieżem był Benedykt XV. A dzieci mówią, że jak będzie Pius XI, to rozpocznie się druga wojna o wiele gorsza. Kochani, taka prosta zagadka. Kto będzie następcą papieża Franciszka? Jan Paweł III, Benedykt XVII, Franciszek II. A kto będzie papieżem za 20 lat? Mówią to dzieci, mające 7-8 lat. Więcej. Kiedy ujrzycie nieznane światło, które rozświetli noc, wiecie, że jest to znak. I takie światło miało miejsce 25 stycznia. 1938 roku. Jedyny raz. Nigdy wcześniej, ani nigdy do dzisiaj. Poza jedną nocą 25 stycznia 1938 roku nie było zorzy polarnej na niebie tak całą Europą. I wtedy papieżem był akurat Pius XI. I wtedy akurat dokonuje się aneksja Austrii czy Czechosłowacji. Mówią to dzieci. 7-8-letnie. Które nie wiedzą, co to jest Rosja. To być może tak nazywał jeden z sąsiadów swoją oślicę. Albo jakaś pani, która być może jest grzeszna, bo potrzebuje nawrócenia. A więc mamy pewne znaki, zapowiedzi, które pokazują, że w tych słowach, kochani, jest coś niewyobrażalnie doniosłego. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości z taką dokładnością, faktami, co się wydarzy. Ale tu nie chodzi o pewne proroctwa, w sensie, jakbyśmy przewidywali przyszłość. Tylko tu chodzi o doniosłość, że to, co się dzieje, to nie jest, jeszcze raz powtarzam się po raz trzeci, kwestią przypadku. Ten świat, jego kształt, co my doświadczamy dzisiaj, to jest skutek tego, jakie są nasze czyny, ile jest ich dobra i ile jeśli jest, również grzech. On dotyka serca każdego z nas.
żeby temu zapobiec. Przyjdę, by żądać. Kochani, pomyślcie sobie w ten sposób. Jeśli matka przychodzi do nas, jesteśmy dziećmi, i czegoś się domaga, to czy można tą głosę zlekceważyć? Dlatego mówię w ten sposób, bo skoro teraz papież Franciszek, to co było pragnieniem sługi Bożego, prymasa tysiąclecia, kardynała Wyszyńskiego, żeby Maria była matką Kościoła, i to święto było tylko w Polsce, w Argentynie, a teraz papież w pierwszą sobotę marca ogłosił, rozszerzył to święto na cały Kościół. Maryja jest matką, na krzyżu Bóg mówi. Spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, Ojcze Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych. Na koniec zatriumfuje moje niepokalane serce. Ojcze Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie okres pokoju. To, co przypomniał ksiądz Krawiecki. Nieprawdopodobna obietnica, która daje nadzieję. Nie być może. No, może tak się stanie. Zobaczymy. Nie. Obietnica jest jednoznaczna. Obietnica zwycięstwa. Tylko jest to słowo. Jeżeli. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią. I stąd jest pytanie. Czy znamy? Ta Fatima znana i nieznana, kochana. My ją znamy. W jakiej formie? Właśnie stąd jeszcze raz przypomnijmy. Nie na zasadzie, że jakoby to było nam obce, ale kochani, po to, żeby na nowo wskazać sobie, dlatego pokazuję, staram się, tylko mogę pokazywać tą wizualizację, żebyśmy świadomi, że to nie tak, że ja sobie tak mówię, tylko to cytujemy słowa Matki Bożej, cytujemy słowa orędzia, nie jak sobie myślimy, tylko jak mamy u źródła. Źródło, nie interpretacja, jest najważniejsze. A więc pierwsza tajemnica, kochani, niech ten opis zabrzmi nam. Nasza Pani pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi. Widzieli się w tym morzu demony i dusze, jakby były przezroczystymi czarami brunatnymi, przerzącymi się węgielkami w ludzkiej postaci. Unosiły się w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu. Padały na wszystkie strony, jak iskry w czasie wielkich pożarów, rozwagi, zmianie ważkości, wśród bolesnego wycia i rozpaczliwego krzyku. Na ich widok można by ogłupieć i umrzeć ze strachu. Demony miały straszne i obrzydliwe kształty wstrętnych, nieznanych zwierząt, lecz i one były przejrzyste i czarne. Mamy konkretny obraz, ale jak zwróćmy uwagę, jak czytamy opisy innych świętych, chociażby chrystusowskiej Faustyny, widzimy Katarzyny Emerich, błogosławionej Katarzyny, mamy zupełnie inne obrazy. I znów ten jeden z wielu obrazów przybliżających do rzeczywistości chce nam uświadomić nie dokładnie, jak wygląda piekło, tylko te wszystkie obrazy, zwróćcie uwagę, mają jedną wspólną cechę. Ta rzeczywistość jest czymś obrzydliwym, która nie powinna prowokować nas do ciekawości, a taki śmieszny, rubaszny diabełek, a nic tam się nie stanie, jakieś tam mamy świecące różki na jakieś takie zabawie. Nie chcielibyśmy mieć z tą rzeczywistością nic wspólnego. Te obrazy, jak świadcy by oglądali, słuchali, byli sami w jakimś ciemnym pomieszczeniu, nie budziły do jakichś pozytywnych emocji. Jakby chciał to odrzucić, nie chcę to oglądać, patrzeć, nie chcę. I te wszystkie obrazy mają tą wspólną cechę. Zło. Niech nie złapie cię na jakiś haczyk ciekawości, jakiejś rubaszności, dowcipu. Odcina się od tego świata. Dlaczego? Bo to jest coś poważnego. Dla ciebie bardzo niebezpiecznego.
Zobaczmy, jak o tym powie Ojciec Święty Pius XII w liście, kiedy jako pierwszy z papieży poświęcił świat Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi w czasie II wojny światowej. Właśnie pokazuje ten organizm, w którym my żyjemy, świat, ludzkość, Kościół, to jest jeden wielki organizm, który Bóg stworzył i wszczepił fundamentalne prawa, że dobro rodzi dobro, a zło rodzi zło. I to zło, które doświadczamy, to nie jest kwestia przypadku, bo jest osobowe zło. To jest właśnie szatan, a jego ojczyzna to piekło. I to, co doświadczamy w naszym świecie, to właśnie, jeśli mamy coś na sumieniu, jakieś zło, to my ten świat, nasz świat wprowadzamy. Jak to pięknie pokazuje papież. Mówi w ten sposób. Nie wystarczy modlić się, wzywać pomocy Jezusa pośrednictwa Marii. Trzeba, by wszyscy poznali i uznali, że ta wojna, druga wojna światowa, która wydaje się największą od początku świata, jest ostatecznie niczym innym, jak najzasłużeńszą karą z powodu obrażania Bożej sprawiedliwości. Zobaczcie, jakie mocne słowa. W czasie, kiedy tyle ludzi cierpi, przeżywa niewyobrażalne katusze. Zobaczcie, jaką prawdę nam obwieszcza papież. Że to, co się teraz dzieje, to nie jest przypadek, tylko konsekwencja. Najzasłużejsza kara. Rozum ludzki, zadufany w swoje siły, odmówił należnego Bogu posłuszeństwa. Ludzie zaniedbali religię, całkiem ją zlekceważyli. Nakazy religii odrzucili jako niegodne siebie i swoich czasów. Dążyli jedynie do wygód, do bogactw, rozkoszy. To zemściło się, gdyż kiedy usunie się świętość i religię, następuje wielkie zamieszanie w życiu i gwałtowne zaburzenie. Złączono trzeba nawrócić. A więc papież nam pokazuje, że ten świat, kochani, my musimy być o niego wszyscy zatroskani. I myślą się o to. Że to, co noszę w sercu, jakie są moje czyny, tworzę ten świat. Jeśli ja się nawracam, odcinam od zła, to odcinam ten kanał, który to zło może w ten świat, mój świat, Kościół, moje życie i ten świat, którym jest jako cała ludzkość, to zło może wejść. Świadomość pewnej konsekwencji. Dobro rodzi dobro. Zło rodzi zło. I stąd to zatroskanie o przekonanie. Ta świadomość, że to, co ja czynię, nieważne, jakie mam możliwości, to, co czynię, co jest w moich możliwościach. Jestem starszy, młody, chory, zdrowy, rób to, co możesz. A Bóg nadaje temu wartość. Oto właśnie, jak rozum ludzki zadufany w swoje siły odrzuci Boga, to nie ma świata bez Boga. Nie ma pustki, nie ma ziemi niczej, nie ma próżni. Jest albo dobro, albo zło. Albo Bóg, będący miłością, darzący łaską, która podnosi zło, które kusi i mami, by nas pogrążyć. I stąd, kochani, zobaczmy, jak Hiacynta zareagowała na to. Często siadała na ziemi lub na jakimś kamieniu i zdumiona zaczynała mówić: piekło, piekło, jak mi żal tych dusz, które idą do piekła i tych ludzi, którzy tam żywcem płoną jak drzewo w ogóle. Drżąc pękała z rękami złożonymi, aby powtarzać modlitwę, które Pani nasza nas nauczyła. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. To modlitwę znamy, kochani, przecież wszyscy ją mówimy. A zobaczmy, dlaczego tą modlitwę mówimy? Jaka jest doniosłość tej modlitwy? Ją uczy Maryja. Dlatego, że ta pierwsza tajemnica uczy nas prawdy. Że jeśli ktoś tam podąża i tam ten świat będzie jego udziałem, to jest na wieki stracony. A więc to jest bój nie tylko własne poświęcenie, ale ratowanie drugiego w duchu miłości bliźniego. Pozostawała Hiacynta długo na kolanach, powtarzając tę samą modlitwę, od czasu do czasu wołała mnie albo brata, jakby się budziła ze snu: Franciszku, Franciszku, Łucjo, czy wy nie chcecie się ze mną modlić?
Musimy się dużo modlić, żeby dusze przed piekłem ratować. Idzie ich tam tyle, tyle. Zobaczcie, jak dziecko zrozumiało prośbę matki. Ta tajemnica jest nie po to, kochani, by kogokolwiek straszać. Bo nigdy zło w nas nie wywoła aktów miłości, tylko strachu i lęku. A więc tu nie chodzi o to, by nas straszyć, tylko chodzi o pokazać pewną prawdę, fundamentalną prawdę. Bo jeśli się tą prawdę wykreśli, to pierwszą tajemnicę, kochani, nikt nie zrozumie krzyża. To dlatego, że zło jest tak prawdziwe i tak groźne, tak potężne, trzeba było ofiary samego Boga. Bo człowiek tu nie jest potęgą ani siłą, żeby się z tej niewoli wydostać. Krzyż nam przypomina pierwszą tajemnicę, że zło to nie jest jakiś symbol, tylko to jest bardzo realne. Niezależnie od tego, jaki jest biegu, z pewnością ono istnieje i dla naszej Pani stanowi przedmiot wielkiego zmartwienia. Pokazuje je w swoim przesłaniu, prosząc wiele razy o modlitwy i ofiary dla nawrócenia grzeszników. Zobaczmy, jak ta prawda, kochani, uczy nas postawy miłości. Wyjść również spoza własne sprawy. Ja ten był również element misyjny. My mamy swoje własne sprawy, ale jest świat. I inni ludzie, nie tylko Kraków Zakopany. Jest świat. Za wszystkich umarł Jezus. A więc wyjść w tym spojrzeniu, że to Polska, Europa, świat. Również wyjść z tym patrzeniu, że ja mam swoje sprawy, żona, dzieci. To wszystko jest ważne. Bo przed Bogiem przyjmowałem pewne obowiązki. A w tej duchu miłości bliźniego również to zatroskanie o mojego bliźniego. Grzech nie ma narodowości. I kiedy Matka Boża mówi o ratowaniu grzeszników, mówi o wszystkich. Wszystkich, którzy żyją. Których można ratować. Bo dopóki żyją, można ich ratować i uratować. I oto druga tajemnica. Jak to uczynić? Druga tajemnica odnosi się do nabożeństwa, do niepokalanego serca Maryi. Jak już poprzednio mówiłam, nasza Pani 13 czerwca roku 1917 zapewniła mnie, że nigdy mnie nie opuści i że jej niepokalane serce będzie zawsze moją ucieczką i drogą, która mnie będzie prowadziła do Boga. Zobaczcie, moi kochani, tu jeszcze nie mamy nic o pewnych elementach. A jest pewien fundament owej tajemnicy, która mówi o nabożeństwie do niepokalanego serca, ale w znaczeniu, że ta droga, ten znak obecności Marii, to jej serce będzie zawsze moją ucieczką. Nigdy mnie nie opuści. To jest to samo, kochani, co mamy w orędziu o Bożym miłosierdziu. Tu obok siostra Faustyna mówi nam, że oto fundamentem, orędzie o Bożym miłosierdziu, to nie koronka, to nie niedziela miłosierdzia, to są pewne formy pobożności związanej z Bożym miłosierdziem. Istotą są te trzy słowa. Jezu, ufam Tobie. Jeśli wierzysz, że Bóg za Ciebie umarł, wszystko za Ciebie ofiarował, przelał krew, jeśli Ty mu ufasz, możesz czerpać z oceanu miłosierdzia różnymi formami pobożności, od koronki do Bożego miłosierdzia począwszy. Ale jeśli nie ufasz, to czerpiesz dziurawe naczynie. I tu również identyczne jest to. Ufasz, że ta matka, która pod krzyżem mocą testamentu Boga się stała Twoją matką, czy ufasz, że ona Cię nigdy nie opuści, że zawsze będzie przy Tobie? Jeśli tak, to możesz podjąć konkretne formy, które wyrażają ten związek i miłość do Maryi. Możesz podjąć pewne akty, o które Matka Boża prosi i wtedy one będą owocne. Czy ufasz? Czy ufasz Matce? Właśnie po tej wizji Pani w lipcu powiedziała, po tej wizji piekła, Pani w lipcu powiedziała nam w tajemnicy, jak już wcześniej opisałam, że Bóg
chce ustanowić na świecie nabożeństwo do jej niepokalanego serca, aby zapobiec przyszłej wojnie i że przyjdzie, aby żądać poświęcenia Rosji jej niepokalanemu sercu i Komunii Świętej wynagradzającej w pierwsze soboty. Zobaczcie, kochani, jaka jest doniosłość tej drogi. Mówimy, że Maria może wszystko, bo ona przez swoje fiat niczego Bogu nie odmówiła, więc Bóg jej niczego nie odmówi. Sam to Jezus mówi przez świętego Ludwika Grignio. Zobaczmy, aby zapobiec przyszłej wojnie. Możemy sobie to wyobrazić, moi drodzy, to nie jest bajka. Uświadomimy sobie, że teraz patrzymy, jakie są reperkusje II wojny światowej. Do dzisiaj świat, Europa się nie może pozbierać. Zobaczmy, że zginęło tam 60 milionów ludzi. Pomyślmy sobie, że to wszystko mogło się nie wydarzyć. Czy to się mieści w naszej głowie? To są słowa Maryi. Łucja relacjonuje to, mówiąc, że aby zapobiec przyszłej wojny. Wtedy to pierwsze. Stąd ta pierwsza tajemnica, pokazanie, czy jest piekło, czy jest osuło, czym jest grzech, jaka jest konsekwencja grzechu. Jeśli on będzie, to skutek grzechu będzie wydawał coś tak potwornego, jak wojny, cierpienia, prześladowania, zaburzenia w przyrodzie. To nie jest przypadek, to konsekwencja. Jak postępuje człowiek? I teraz, jeśli ludzie zrobią to, proszę. Możemy zmienić oblicze świata. Mogło nawet nie być II wojny światowej. To proszę, moi kochani, naprawdę, czasem się tak myślę, jak to wy odbieracie, jak ludzie to odbierają, a to nie jest tak, że ja sobie tak myślę. Ostatni list Łucji do papieża, kochani, to jest 20 czerwca 1939 roku, który pisze, że jeszcze jest nadzieja. 20 czerwca 1939 roku. Jeszcze jest szansa, by odsunąć widmo wojny. Ale trzeba zrobić to, co prosi Maryja. Zobaczcie, kochani, jakie narzędzie daje nam Bóg w ręce. O jakim to drodze, mówi ksiądz Franciszek Bachiński, będąc w Fatimie, jakie warunki my nie powinniśmy, które sam wskazuje ksiądz Franciszek. Jak rozumiano owo lekarstwo. Przywołam tego list do papieża Piusa XI z roku 37, który skierował biskup. To była decyzja nie Fatima, tylko Iria. Fatima była w diecezji Iria. I biskup tak pisze. Strojka dzieci, którą ukazała się Matka Boża, dwoje umarło, a widząca pozostała przy życiu, jest zakonnicą w Instytucie Świętej Doroty w Hiszpanii. Ta zakonnica prosi mnie, abym przekazał waszej świątobliwości, że według niebiańskiego objawienia dobry Bóg obiecuje zakończyć prześladowanie w Rosji. Jeśli wasza świątobliwość raczy dokonać i nakazać, żeby zrobili to również wszyscy biskupi świata katolickiego, uroczystego i publicznego aktu wynagrodzenia i poświęcenia Rosji Najświętszemu Sercu Jezusa i Maryi oraz zatwierdzi i poleci praktykę nabożeństwa wynagradzającego. Polega ono na tym, żeby podczas 5 kolejnych miesięcy w pierwszą sobotę przyjąć Komunię Świętą, odmówić jedną część różańca oraz przez 15 minut towarzyszyć Matce Bożej, rozważając tajemnicę różańca. To jest pierwsza sobota, o której już tam jeszcze będziemy sobie mówić. Ale zobaczmy, tak nakreślał Kościół od początku, nie tak, że dzisiaj my próbujemy odgrzebywać i poszukiwać się nowych treści. Tak od początku Kościół pokazuje, czy jest lekarstwo, narzędzie, oręż, które daje nam do rąk Bóg przez Maryję. I oto trzecia tajemnica, kochani. My ją odczytamy dość długo, ale przywołajmy ją, niech ona wybrzmi nam. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie naszej Pani nieco wyżej anioła, trzymającego w lewej ręce ognisty miecz. Iskrząc się wyrzuca w języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat. Ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki naszej Pani w jego kierunku. Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: pokuta, pokuta, pokuta. I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg,
Coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim biskupa odzianego w niebie. Mieliśmy przeczucie, że jest to Ojciec Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic, wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą. Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze. Doszedłszy do szczytu góry, kręcząc u stóp wielkiego krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy pogodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku. I w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły. Każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do której zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga. Zwróćmy uwagę, kochani. To samo również jest u siostry Faustyny w jej dzienniczku. Mówi o aniele, wyrazicielu gniewu Bożego. Kiedy człowiek przekroczy pewne granice. A wydaje się, że teraz powiedział, jak powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI, człowiek wypowiedział totalną wojnę Bogu. Chce zanegować fundamentem to, co jest w Księdze Rodzaju. To, że stworzył mężczyznę i kobietę. To, że mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, jeśli jest pobłogosławiony ten związek i to jest naturalne środowisko, kiedy rodzi, gdzie się rodzi i wzrasta życie. Dzisiaj to chce człowiek wszystko przekreślić. Jak człowiek przekroczy pewną granicę. Oto anioł przychodzi i wydaje się, że wyraziciel gniewu Bożego, Bożej sprawiedliwości, wydaje się, że spali świat. Ale ten ogień jest powstrzymany przez światło, które wychodzi z dłoni Maryi. Zatrzymuje Maryja ów ogień. Ogień nie dociera, ale głos dociera. Nie, nic się nie stało, kochane dzieci, ja was bronię. Nie. Matka mówi prawdę. Zagraża kara, ale mówi pokuta. Głos dociera, pokuta. Nawróć się, zerwij ze złego. Bo nie ma także oto. Przez działanie Maryi jakby zło znika. Nic nam nie grozi, bo mamusia nas chroni. Ona daje nam szansę. Nie zaciera zło, tylko daje szansę, żeby się podnieść. Żeby się ku Bogu zwrócić. By podjąć pokutę. Jak rozumieć te znaki, które tu mamy do czynienia? To nie jest zapowiedź jakiegoś końca świata, jakiegoś Armagedonu, trzeciej wojny światowej. To nie o to chodzi, kochani. Bo przyszłość nasza to nie jest coś zaplanowanego przez Boga. Jesteśmy wolni. Bóg dał nam rozum i wolną wolę. I przyszłość jest uzależniona. Bóg dał tego fundamentalne prawa, które wszczepi w ten świat i w nasze serce. Dając nam sumienie. I oto tak wyjaśnia, dając pewne wskazówki siostra Lucja, kiedy to Ojciec Święty rok po zamachu, nawet drugi jest w Fatimie. I w liście zawarła kilka sugestii, jak rozumieć tę tajemnicę. Trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej, jeżeli nie. Jeżeli nie, Rosja, czyli nie zrobimy tego, co Matka Boża prosi. Rosja rozszerzy swoje błędy, błędne nauki na świecie, wywołując wojny i prześladowania kościoła. Dobrze będą męczeni, a Ojciec Święty będzie miał wiele do cierpienia. Różne narody zginą. Trzecia część tajemnicy jest symbolicznym objawieniem odnoszącym się do tej części orędzia, które spełnia się zależnie od tego, czy przyjmujemy żądania zawarte w samym orędziu. Jeśli przyjmą moje życzenia, żądania, Rosja nawróci się i zeznają pokoju. Jeśli nie, nie przyjmą, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie i tak dalej. Ponieważ nie przyjęliśmy tego wezwania zawartego w orędziu
Jesteśmy świadkami jego spełnienia. A Rosja rzeczywiście zalała świat swoimi błędami. A chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego wypełnienia się ostatniej części tego proroctwa, widzimy, że stopniowo zbliżamy się do niego wielkimi drogami. Nastąpi on, jeśli nie zawrócimy z drogi grzechu, nienawiści, zemsty, niesprawiedliwości, łamania praw człowieka, niemoralności i przemocy i tak dalej. A więc to jest ten bój, kochani. Nie proroctwo, że ktoś będzie teraz chciała coś wykombinować, jak przed tą przyszłością, która jest tragiczna, się zabezpieczyć. Tak nie można myśleć. A tak niektórzy chcą podsycać tą ciekawość i dawać wskazówki, jak się zabezpieczyć. Tylko Bóg. I do Niego, jak się zwracamy, jest gwarantem bezpieczeństwa. Nasza pokuta, nawrócenie. Stanięcie po stronie Boga przy Maryi, która prowadzi do Niego. A jeśli jesteśmy przy Maryi, jesteśmy po bezpiecznym i z